W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skierowała swoje działania wokół tematu płuc po pandemii, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramach świętochłowickiego finału uwagę zwrócono na sprawy związane z bezdomnością kotów. Dzień otwarty w Fundacji Kocia Brygada stał się nie tylko okazją do wsparcia charytatywnego celu, ale również do podkreślenia ważności problemu bezdomności zwierząt. Kocia Brygada, specjalizująca się w pomocy bezdomnym kociakom, nie tylko odławia te zwierzęta, ale także aktywnie poszukuje dla nich nowych, stałych domów. Organizacja ta nie tylko prowadzi szpitalik dla chorych zwierzaków, ale również oferuje miejsce na kwarantannę dla kotów, dbając o ich zdrowie i dobrostan. Podczas dnia otwartego fundacja podkreślała wagę potrzeby znalezienia domów stałych dla bezdomnych kotów, zachęcając do adoptowania tych małych istot. Bezdomność kotów to problem, który wymaga naszej uwagi i wsparcia. Działania Fundacji Kocia Brygada nie tylko skupiają się na leczeniu i opiece nad bezdomnymi kociakami, ale również na poszukiwaniu dla nich nowych, kochających domów. Wsparcie organizacji staje się tym samym nie tylko aktem dobroczynności wobec zwierząt, ale również ważnym krokiem w kierunku rozwiązania problemu bezdomności zwierząt i zapewnienia im bezpiecznych, stałych miejsc do życia. Wielu mieszkańców w tym szczególnym dniu odwiedziło siedzibę fundacji, dzieląc się swoją miłością do zwierząt i ofiarowując różnorodne dary. Niektórzy przynosili karmę, zabawki czy inne potrzebne artykuły, tworząc atmosferę wzajemnej troski i wsparcia. Jak zaznaczał personel fundacji, na co dzień najbardziej potrzebna jest karma, zwłaszcza ta o specjalistycznym składzie, niezbędna do prawidłowego żywienia i zdrowia chorych kotów. Fundacja Kocia Brygada w tym wyjątkowym dniu sprzedawała pyszne słodkości, aromatyczną kawę i herbatę, zadatki, które trafiały do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab orkiestry mieścił się w Szkole Podstawowej nr 1, przemieniając ją w barwną arenę kreatywności i radości. Malowanie twarzy, plecenie warkoczyków oraz animacje dla najmłodszych stały się nieodłącznym elementem tego święta. Na szkolnych korytarzach rozbrzmiewał gwar świętochłowiczan uczestniczących w różnorodnych aktywnościach. Jednym z entuzjastycznie przyjętych punktów była możliwość zakupu fantów. Dla najmłodszych była to okazja, aby zabrać ze sobą pamiątkę z tego wyjątkowego dnia i jednocześnie wspomagać szczytny cel akcji. Widok uśmiechniętych twarzy dzieci, zaangażowanych wolontariuszy i osób, które chętnie dzielą się dobrem, stanowił prawdziwą inspirację. Również w parku imienia mieszkańców Halo zorganizowano liczne atrakcje, które uczyniły 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świętochłowicach niezapomnianym wydarzeniem. Wśród propozycji znalazło się m.in. zwiedzanie schronu bojowego nr 39, podczas którego mieszkańcy mieli okazję przybliżyć sobie historię tego wyjątkowego miejsca. Pokazy sprzętu militarnego czy polowa kuchnia dodatkowo wzbogaciły atmosferę wydarzenia, przyciągając zainteresowanych. Mieszkańcy mieli okazję przyjrzeć się bliżej technologii wojskowej oraz delektować się aromatami przygotowywanych na miejscu potraw. To właśnie te unikalne aktywności sprawiły, że orkiestrowe granie stało się nie tylko okazją do wsparcia charytatywnego, ale także doskonałą okazją do odkrywania ciekawostek historycznych i wojskowych. Przez cały dzień wolontariusze zaopatrzeni w specjalne puszki zbierali środki, które mają posłużyć do zakupu niezbędnego, wysokospecjalistycznego sprzętu. Ich oddanie i zaangażowanie w akcję było widoczne na każdym kroku. Centrum miejskiej odsłony 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był ośrodek sportu i rekreacji Skałka. To tutaj zgromadzili się mieszkańcy, gotowi wspólnie świętować i wspierać szczytne cele. Jednym z głównych punktów programu był maraton zumby, który był okazją nie tylko do aktywności fizycznej, ale również radości i integracji społecznej. Skałka tętniła energią, gdy uczestnicy angażowali się w taneczne rytmy. Stoiska gastronomiczne serwujące rozgrzewające potrawy stanowiły ważny element tego wydarzenia. Dla najmłodszych przygotowano platformy do rozwijania artystycznych talentów. Nie lada atrakcją dla miłośników motoryzacji był pokaz motocykli Stowarzyszenia Choppers Świony. Dźwięk silników i błysk chromu dostarczały dodatkowej dawki emocji dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek. Wszystkie te elementy składają się na bogatą ofertę finału orkiestrowego grania, gdzie każdy znalazł coś dla siebie, a wspólne cele przeplatały się z radością, aktywnością i integracją społeczną. Kulminacyjnym punktem były licytacje, podczas których można było nabyć gadżety przekazane przez lokalne firmy i osoby prywatne. Na estradzie odbywały się również koncerty, które rozgrzały publiczność. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świętochłowicach nie tylko przyniósł wsparcie dla oddziałów pulmonologicznych, ale także pokazał siłę wspólnoty i solidarność mieszkańców. Orkiestrowe granie to nie tylko pomoc dla innych, ale także radość i pozytywne doświadczenia dla wszystkich zaangażowanych.
Podczas miejskiego finału akcji zebrano blisko 90 tysięcy złotych.